Nie istnieje praktycznie ogród bez żywopłotu i jakiej formy by on nie przyjmował, jest niezbędny. Żywopłot wyznacza miejsce naszej posesji, z reguły sadzimy go na granicy działki. Ale oprócz tej funkcji takiej demarkacyjnej, ma jeszcze funkcję dekoracyjną. Trzeba się tym bawić. W ogrodzie można stworzyć różne przestrzenie oddzielone właśnie szpalerami roślin. I o tym dzisiaj będę Wam mówił. I jeszcze jedno. Nie róbcie żywopłotu z tubi szmaragd, bo to przeżytek. Do dzieła. Dla mnie niebanalny żywopłot to taki, który powstaje z łączonych gatunków. Nie lubię żywopłotów, które powstają z jednego rodzaju rośliny, na przykład stój szmaragd. To przeżytek. Musi być nieco nowocześniej i z rozmachem. Dla mnie takie zestawienie, jak widzimy tutaj, czyli ta wuła szara i bukszpan, to jest absolutna petarda. Dlaczego? Bo przystrzyżona ta wuła szara w taką geometryczną bryłę uzupełniona jest kompozycyjnie bukszpanem, kulą, która też musi zostać precyzyjnie ogolona. Dobierajcie takie gatunki roślin, które mają drobne liście. Tylko wtedy można kształtować i formować w co tylko chcecie. Pamiętajcie też o tym, kiedy będziecie dobierać gatunki, żeby były to rośliny, które są cały rok zielone, tak jak bukszpan, i te, które okresowo gubią listowie. Wtedy cały rok coś się dzieje w Waszym ogrodzie. Czyż nie pięknie? Czyż nie banalnie? Oczywiście, że tak. Pokażę Wam teraz kolejną roślinę, która idealnie nadaje się na formowany żywopłot. Niebanalne nie musi oznaczać drogie i wymyślne. Niebanalne to zadbane, przystrzyżone i uczesane. Nie inaczej jest z irgą błyszczącą. Ona wymaga systematycznego cięcia, tylko wtedy jest zwarta i wygląda naprawdę pięknie. Dodatkowym atutem bezsprzecznym irgi jest to, że ona kwitnie. A jak kwitnie, to zapraszamy wszystkie zapylacze, żeby odwiedziły nasz ogród. To bardzo ważne. Teraz pokażę Wam absolutną perełkę. Idziemy. Niebanalny żywopłot to też niebanalna forma. To nie musi być szpaler, taki prościusieńki pocznurek. To może być również coś takiego, co widzicie teraz za moimi plecami. Kule, duże globozy poprowadzone w ten sposób. Wymaga to pewnej ręki i częstego formowania. Ale jak wygląda? Można? Oczywiście, że tak. Tylko pamiętajcie, że musicie je posadzić w równych odstępach, tak żeby jedna z drugą nie konkurowała o przestrzeń. A teraz pokażę Wam kolejny pomysł na niebanalny żywopłot. Idziemy. Wybierając gatunki, z których stworzycie żywopłot, pamiętajcie, aby były to gatunki z tej samej grupy. Czyli, żeby lubiły takie same stanowisko, żeby wymagały takiego samego nasłonecznienia. Wówczas nie będzie konkurowała jedna roślina z drugą o wodę, o słońce i będzie nam żywopłot pięknie równo rósł. Ja też lubię takie połączenia, jak to, przy którym stoję, czyli jest ta wuła i jest cis. Cis jest rosochaty, rozpierzchły, nie jest formowany i stoi przy takim właśnie przyciętym równiutko sześcianie stawuły. To sprawia, że tutaj się dużo dzieje, pojawia się ruch i dynamika. I do tego Was zachęcam. A następnym razem opowiem Wam o tym, jakie drzewo posadzić sobie w ogrodzie, żeby było pięknie. Do następnego razu, cześć!